30 dzień sierpnia, Michał Nowak, zapraszam na pierwszy po wakacyjnej przerwie magazyn sportowy. Dziś moim gościem będzie Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia. Dzisiejszy magazyn zaczynamy jednak od Radomiaka Radom. Zieloni w Gdańsku przegrywali już z Lechią 0-2, ale zdołali odwrócić losy spotkania i ostatecznie do Radomia przywieźli punkt. Radomiak pojechał do Gdańska z jasnym celem. Było nim strzelenie pierwszej bramki wyjazdowej w tym sezonie i zdobycie przynajmniej jednego punktu. I to udało się zrealizować, choć zaczęło się bardzo kiepsko. Pierwsze 20 minut było bardzo nieudane w wykonaniu Radomiaka. Lechia zdobyła 2 gole. W 12 minucie trafił Mateusz Żukowski, a w 19 Maciej Gajos i było 2-0. Dopiero po przerwie Radomiak się nieco otrząsnął. Efekt tego był taki, że podopieczni Dariusza Banasika strzelili 2 bramki. Najpierw w 60 minucie do siatki trafił Luis Machado, a 4 minuty później z rzutu karnego Karol Angielski. Do końca wynik nie uległ już zmianie i mecz zakończył się remisem 2-2. No na pewno mecz emocjonujący. Wydaje mi się, że obie drużyny stworzyły dobre widowisko. Zresztą wynik 2-2, myślę, że dla kibiców bardzo fajne spotkanie. No cóż, my mieliśmy plan na ten mecz, można powiedzieć, natomiast trochę on nie wszedł w życie, bo wiedzieliśmy, że byliśmy na to przygotowani, że zespół tutaj gospodarzy Lechii od samego początku ruszy na nas, że będzie starał się od razu nas zdominować, ustawić sobie ten mecz i tak się stało. Radomianie po przerwie zdecydowanie zmienili nastawienie. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że jeżeli w pierwszych 15 minutach szyjemy tą bramkę na 2-1, to jeszcze sprawa wyniku będzie otwarta. Także nie kalkulowaliśmy, poszliśmy wysoko. Był moment bardzo dobrej gry naszej, czego właśnie konsekwencją były 2 strzelone bramki. Jedna po bardzo ładnej akcji i uderzeniu Machado, który chwilę wcześniej wszedł na boisko, a druga po rzucie karnym, także wynik 2-2. No i też ciekawa sytuacja, bo ani jeden zespół, ani drugi zespół już przy tym wyniku 2-2 nie kalkulował, tylko był otwarty w futbolu i każdy chciał wygrać. Radomiak w 5 rozegranych do tej pory spotkaniach PKO Ekstraklasy w tym sezonie zdobył 8 punktów. To daje zielonym obecnie 7 miejsce w tabeli. Prowadzi Lech Poznań, który zgromadził 14 oczek. Stawkę zamykają obecnie Zagłębie Lubin, Brukbet, Termalika Nieciecza oraz Górnik Łęczna. Katarzyna Skorupa na kilka tygodni wypada z treningów. Podstawowa rozgrywająca Eleklerk Moja Radomki Radom musi przejść operację nadgarstka. Klub już znalazł zastępstwo. Kontuzja nadgarstka, która już w zeszłym sezonie odsunęła Katarzynę Skorupę od gry, pogłębiła się i zawodniczkę czeka operacja, a następnie proces rehabilitacyjny. Z tego powodu w najbliższym czasie nie zobaczymy jej na boiskach Tauron Ligi. Informacje od lekarzy są takie, że po zabiegu, który odbędzie się na początku września, powrót Skorupy do gry nastąpi po około 8 tygodniach. Radomski klub zdecydował się więc na zakontraktowanie rozgrywającej, która uzupełni skład pod nieobecność Skorupy. Wybór padł na reprezentantkę Finlandii Kajsa Lanko. To doświadczona rozgrywająca, mająca na koncie występy w lidze niemieckiej i francuskiej. W ostatnich sezonach zdobyła srebrny oraz brązowy medal mistrzostw Francji. Ma również w swoim dorobku brązowy medal Pucharu CEF. Tymczasem Radomianki we wrześniu rozegrają 6 meczów kontrolnych. Sparingowe granie podopieczne Ricardo Marqueziego rozpoczną 2 i 3 września, czyli w najbliższy czwartek i piątek, kiedy to zagrają na wyjeździe 2 mecz z wicemistrzem Polski dewelopresem Skyde z Rzeszów. Tydzień później, w czwartek 9 września, Eleklerk Moja Radomka zmierzy się z ŁKS-em Komerskonem Łódź, czyli brązowym medalistą poprzednich rozgrywek. 2 dni później, 11 września, Radomianki w Legionowie zagrają z Ił-Kapital Legionowią. Na koniec meczów kontrolnych Radomka ponownie zagra z dewelopresem, ale tym razem u siebie. Te mecze zaplanowane są na 16 i 17 września. Początek sezonu 2021-22 Tauron Ligi zaplanowany jest na 25 września, a Radomianki w pierwszej kolejce zmierzą się u siebie z polskimi przetworami Pałacem Bydgoszcz. W drugim sparingu w okresie przygotowawczym do sezonu 2021-22 Plus Ligi Ceratena a Czarni przegrali w Warszawie z tamtejszym projektem. Dla podopiecznych trenera Jakuba Bednaruka był to 2 mecz kontrolny. W czwartek Ceratena a Czarni pokonali pierwszoligową Lechię Tomaszów Mazowiecki 4-0. W piątek rywalizowali już natomiast z zespołem występującym w najwyższej klasie rozgrywkowej. W stolicy szanse gry dostali głównie zawodnicy, którzy dzień wcześniej nie grali z Lechią. 2 pierwsze sety były zacięte. W pierwszym górą był zespół projektu, który wygrał do 23. W drugim Radomianie zwyciężyli do 25 i był remis 1-1. 2 kolejne odsłony to już większa przewaga zespołu projektu, który zwyciężył do 17 i 21 i w całym meczu 3-1. Bardzo mi się podobało dzisiaj przyjęcie zagrywki. Poza tam
skrótami, które dostaliśmy, które musimy poćwiczyć, bo tam odpowiedzialność, kto ma piłkę brać, ale przyjęcie zagrywki, jeżeli kończymy prawie na 70%, jak tak będziemy grać w lidze, to będę szczęśliwy, jeżeli takie, więc tu jestem bardzo zadowolony. Generalnie w tej obronie nawet całkiem nieźle. Dużo mieliśmy problemu dzisiaj na sklejeniu bloku, ale tam jest całkiem niezły rozgrywacz i poza tym na zagrywce nas trochę pogonił. Więc tutaj na tym klejeniu bloku troszkę dużo przegraliśmy, bardzo wyraźnie blok. Ale kolejne, dużo kolejnych informacji. Oba sparingi dały dużo pożytecznych informacji. Rozegraliśmy wczoraj i dzisiaj dwa sparingi. Wczoraj był dużo lepszy poziom, ale myślę, że to też było lepsze zaangażowanie, gdzieś tam większa pewność siebie. Dzisiaj drużyna z Warszawy, myślę, że cięższe warunki nam postawiła, ale to nie było tak, że nas jakoś zdominowali, tylko to my błędami gdzieś tam sobie podcięliśmy skrzydła i musimy nad tym pracować, żeby nie wpadać w takie dziury w trakcie setów. Ale myślę, że to będzie szło w dobrą stronę. I mamy jeszcze dużo czasu przed sobą i dużo rzeczy do poprawy, ale myślę, że na ligę zdążymy i będziemy bardzo dobrze przygotowani. Kolejne mecze kontrolne Radomian czekają już w tym tygodniu. 2 września zagrają w Rzeszowie za Sekoresowią, a 3 i 4 września wezmą udział w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Lublin. W trzecioligowych derbach regionu radomskiego Broń pokonała u siebie Pilice Białobrzegi. Radomianie wygrali 3-1. Do regionalnych derbów to Pilica podchodziła w zdecydowanie lepszych nastrojach. Zespół z Białobrzegów był wyżej w tabeli, miał na koncie 2 zwycięstwa i remis. Broń natomiast była w strefie spadkowej. Co ciekawe, swoje wszystkie poprzednie mecze Pilica grała u siebie, a Broń na wyjazdach. W roli szkoleniowca ekipy z Plant zadebiutował natomiast Tomasz Jasik. I był to dla niego bardzo udany debiut. Już w 5 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Eliana Hernandeza. Pilica wyrównała po bramce Konrada Paterka z rzutu karnego w 24 minucie. Tuż przed przerwą Radomianie ponownie wyszli na prowadzenie, a do siatki trafił Kamil Kumoch. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Broń podwyższyła na 3-1. Bramkę zdobył Igor Kośmicki. Wynik do końca meczu nie uległ już zmianie. Jest takie piłkarskie porzekadło, że nie ten, który się prezentuje najlepiej, lepiej na boisku, nie zawsze odnosi zwycięstwo. Dzisiaj Broń skrzętnie wykorzystała nasze 2 błędy. 2 bramki po stałych fragmentach gry. W takich, można powiedzieć, newralgicznych momentach meczu. Szkoleniowiec Broni był zadowolony z gry swoich podopiecznych w derbowym starciu z Pilicą. Chciałem pogratulować przede wszystkim moim zawodnikom postawy, bo naprawdę dzisiaj ja uważam, że zasłużyli na zwycięstwo swoją postawą. Do samego końca było widać, ile serca włożyli, ile wysiłku ich kosztowało to zwycięstwo. Realizowaliśmy plan, który nałożyliśmy sobie przed meczem i myślę, że go zrealizowaliśmy w 100%. Obecnie Broń plasuje się na 14. miejscu w tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi, a Pilica jest 8. Dziś moim Państwa gościem w magazynie sportowym jest Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Zacznijmy od spraw takich przyjemniejszych. Radom jak Radom awansował do Ekstraklasy w ostatnim czasie i w tej Ekstraklasie sobie fajnie poczyna. Ogląda Pan mecze Radomiaka w najwyższej klasie rozgrywkowej? Obecnie 7. miejsce. Oglądam i powiem szczerze, że może za dużo powiedziane, że spodziewałem się aż tak dobrych wyników, natomiast spodziewałem się, że to nie będzie czerwona lata dnia ligi, bo to jest mądrze budowany zespół. Już w pierwszej lidze ten zespół udowodnił swoją jakość. Można tak, przeskok między pierwszą ligą a Ekstraklasą jest spody, natomiast utrzymanie kręgosłupa drużyny, tych najważniejszych postaci, musiało przynieść efekty. Mądre wzmocnienia, bo można było tam na początku sezonu poczytać takie żarty, że 35-letni Wenezuelczyk, że to już emerytura, że jacyś piłkarze, a to z Ligi Indyjskiej, że znowu międzynarodowa łapanka, ale w Radomiaku akurat już chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że ci piłkarze, którzy przychodzą, są mocno prześwietleni. To nie jest tak, że przywodzi się 10, 2 zostaje, a reszta w trakcie sezonu odpada. Oczywiście jak w każdej działalności są i pomyłki. Natomiast ten bilans transferów jest zdecydowanie na plus. Dobrze się ogląda, zresztą ten mecz z Lechią Gdańsk. A poza tymi pierwszymi 20 minutami naprawdę Radomiak pokazał kawał charakteru. No ale właśnie o to chodzi, że
przegrywać w Gdańsku na stadionie Lechii 0-2 po 20 minutach, podnieść się z tego, zremisować i tak naprawdę mieć szansę jeszcze nawet, żeby ten mecz wygrać. To pokazuje, że to jest zespół, który nie boi się w lidze nikogo. To jest zespół, który podejmuje rękawice, walczy do końca, ten radomski charakter bardzo mocno tutaj widać i to cieszy, bo umówmy się, Ekstraklasa to są z jednej strony wielkie pieniądze, z drugiej strony bardzo duża promocja dla miasta, no i z trzeciej radość dla kibiców. Ja mam nadzieję, że ta radość potrwa zdecydowanie dłużej niż jeden sezon. Tak po cichutku liczę na to, właśnie, że... które miejsce na koniec sezonu? Nie wiem, które miejsce, natomiast po cichutku... spokojne utrzymanie? Myślę, że tak. I liczę na to, że Radomiak pójdzie drogą Rakowa-Częstochowa, że to będzie taki spokojny rozwój, krok po kroku. Oczywiście Raków wystrzelił w pewnym momencie bardzo mocno. Tutaj nie ma takich oczekiwań, natomiast budowanie krok po kroku zespołu, ale też klubu, no bo to przeskok organizacyjny przecież. I mam nadzieję, że Ekstraklasa w Radomiu zagości na dłużej i w perspektywie Radomiak będzie grał nie tylko utrzymanie. Radom jest chyba jedynym miastem w Polsce, który ma 4 zespoły w najwyższych klasach rozgrywkowych. Przypomnijmy, oprócz piłkarzy Radomiaka to siatkarze Ceradłyny i Czarnych, siatkarki Jelek Klerk-Maja Radomki, no i koszykarze Hydrotraku. To jest chyba powód dla dumy też dla samorządu. To prawda, no nie jest. Sprawdziliśmy to od razu po awansie Radomiaka. To nie jest tak, że nie ma miast, gdzie te 4 kluby występują w ekstraklasach. Ale nawet w tych takich najbardziej ale w tych popularnych, takich najbardziej popularnych, tak, no bo wiadomo, jeszcze dochodzą dyscypliny, które w Polsce są mniej oglądane, ale tak, no jesteśmy na pewno w tej ścisłej sportowej czołówce. No to są lata przemyślanej polityki i no duże pieniądze, które w radomski sport samorząd pompuje. To przynosi efekty. Ja mam tylko nadzieję, że będziemy jak najwięcej wychowanków widzieć na boiskach, czy to piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, bo to też jest ważne, żeby w tych radomskich klubach występowali zawodnicy, którzy jeśli nawet nie urodzili się w Radomiu, to przyszli tutaj w wieku juniora czy wcześniej i tutaj się rozwinęli, bo to też jest istotne. Z jednej strony identyfikacja z miejscem, ale z drugiej strony to też są kwestie czysto finansowe. Lepiej wychować zawodnika niż płacić za niego spore pieniądze, to szczególnie w piłce nożnej. Te kluby europejskie najlepiej działające, one wychowują całe rzesze dobrych piłkarzy, którzy nawet jeśli nie grają w pierwszym zespole, to idą dalej w świat i pozwalają klubowi zarobić. No, dzisiaj sport, umówmy się, to jest biznes. Jesteśmy u progu sezonu halowego. Już w czwartek koszykarze Hydrotraku rozpoczynają zmagania w Energa Basket Lidze, no i rozpoczynają je w hali przy ulicy Narutowicza 9, chociaż no, były takie głosy, że rozpoczną je przy Struga 63. No właśnie. Czemu? No ja sam byłem przekonany, powiem szczerze, że ten sezon halowy radomskie kluby rozpoczną już na Struga. No stało się inaczej, trwają odbiory, strażacy zażądali jeszcze poprawek tych systemów przeciwpożarowych. Powiem tak, z jednej strony oczywiście żal, że to się nie udało, że trzeba rozpoczynać sezon w starej hali, ale jeśli chodzi o te systemy przeciwpożarowe, bezpieczeństwo ludzi, to ja tu jestem skłonny jeszcze ten miesiąc poczekać, bylebyśmy byli w 100% pewni, że jednak ta długo budowana hala jest w pełni bezpieczna, że te systemy są dobrze sprawdzone. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia tylko prosta. Tylko nasuwa się pytanie, czy to na pewno będzie tylko miesiąc? No to jest kwestia tak naprawdę dzisiaj ostatnich poprawek. Dostosowania do tego, co w jasno zapisanych wymogach Straży Pożarnej mamy w przepisach. Tam nie ma już wiele rzeczy. No, dostosowanie tego systemu pomp, które zasilają instalację tryskaczową w razie pożaru. Tam ta jedna pompa musi być wymieniona na pompę spalinową. To wiąże się oczywiście z przebudowaniem części instalacji. Wymienione te kołki pod sufitem, które trzeba było wymienić. Jakieś drobne poprawki jeszcze i no, tam, mówiąc kolokwialnie, nie ma już się co psuć. Po prostu jesteśmy w takim etapie, że mamy po pierwszym odbiorze strażackim jasno wskazane rzeczy do poprawy. Te rzeczy są poprawiane, jak tylko zostaną poprawione. Czyli właśnie, jeżeli te prace zostaną wykonane, zlecone przez Straż
to ta hala będzie już naprawdę gotowa do odbioru? Tak, tak. Ona już będzie wtedy gotowa do odbioru. Bo Sanepid już halę odebrał. Tak, Sanepid już halę odebrał, czyli teraz tylko ponowny odbiór straży pożarnej, inspektor nadzoru budowlanego, który na podstawie już tych opinii odbierze obiekt jako całość i wreszcie będziemy mogli mówić, że przynajmniej ta część sagi z Radomskim Centrum Sportu się zakończy i ja mam nadzieję, że radomskie kluby, które tam będą występować, wykorzystają tą halę naprawdę dobrze, bo to jest też potencjał, no mówiąc wprost, sprzedażowy, biznesowy, bo sprzedać 1000 biletów na Mosirze czy 5000 w Radomskim Centrum Sportu, to jest gigantyczna różnica. Trzymam kciuki za prezesów radomskich klubów, żeby mądrze to wykorzystali, bo to może być krok milowy, jeśli chodzi o rozwój tych klubów, taki po prostu finansowy. Czyli możemy powiedzieć o jakimś terminie, kiedy właśnie zobaczymy halę, nasze zespoły w hali przy ulicy Struga? Nie podam konkretnego terminu ze względu na to, jakiś że... przedział chociaż? Nie, no ja myślę, że to jest kwestia miesiąca, tak? To jest tak naprawdę część prac, która powinna się... prace powinny zostać wykonane do końca września, tak? Tak, one się powinny zakończyć we wrześniu. Pytanie, jak szybko nastąpią odbiory, więc no tutaj na pewno mówimy już o najbliższych tygodniach i ta hala będzie udostępniona... Czyli jeszcze w tym roku. ...publiczności. Tak, to niewątpliwie tutaj nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Ja wiem, że na budowie RCS-u tych niespodzianek przykrych było bardzo dużo, ale tutaj, tak jak mówię, jeśli chodzi o halę, to już wszystko zidentyfikowane w trakcie dostosowywania do wymogów. No i mam nadzieję, że na tych naprawdę ciekawych meczach z ciekawymi przeciwnikami ta hala w tym roku się zapełni i będziemy mogli pokazać całej Polsce, że mimo tych trudności, no mamy wreszcie w Radomiu obiekt, jakiego nie ma chociażby Warszawa. A co z kanalizacją, o której wspominał m.in. przewodniczący doraźnej komisji do spraw budowy RCS Łukasz Podlewski? No to jest jedna z tych przykrych niespodzianek, które gdzieś po drodze się pojawiały. No ale tutaj to już na linii MOSIR wykonawca, jeśli tylko są potrzebne poprawki, je po prostu trzeba robić. Proszę pamiętać, że hale w Gliwicach na przykład otwarto wielkim koncertem, i później jeszcze te takie poprawki, które wychodziły w trakcie już użytkowania, one były prowadzone. Hala sportowa tych gabarytów to jest rzeczywiście bardzo skomplikowany obiekt. To jest mnóstwo sieci, mnóstwo systemów, które trzeba sprawdzić. Ich się nie da sprawdzić też tak no bez publiczności. To dopiero pierwsze imprezy pokażą, czy to wszystko działa bez zarzutu, czy trzeba wprowadzać pewne poprawki. To jest żywy organizm. Taka hala musi tak naprawdę cały czas być pod kontrolą. Cały czas będą na pewno prowadzone jakieś drobne prace konserwacyjne, więc tutaj to wszystko przed nami. W miniony weekend w Radomiu odbył się Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, na którym iluzjonistów nie brakowało. No i pytanie, czy ta budowa stadionu przy ulicy Struga to jest trochę taka iluzja? Ja bym bardzo chętnie wpuścił tam Adriana Pruskiego, organizatora tego festiwalu, żeby zaczarował i żeby ten temat mógł być zamknięty. Nie jest to iluzja. Nie, tak poważnie niestety, mówiąc tam... Niestety i niestety, tak, to nie jest iluzja, bo... O ile w hali sportowej te prace są na ukończeniu, tak na tym stadionie jest dużo gorzej. Na stadionie był do tej pory jeden gigantyczny problem. Poprzedni wykonawca zostawił tą konstrukcję w stanie takim, że nowy wykonawca, czego by się nie dotknął, mówiąc kolokwialnie, to się okazywało, że trzeba poprawić. To jest prosta konstrukcja, z prefabrykatów betonowych, ale mimo wszystko okazało się, że wiele rzeczy trzeba poprawiać. I tak naprawdę wykonawca zajmował się do tej pory głównie poprawkami, a nie wykonywaniem prac z tego kontraktu, który podpisał. To spowodowało, że w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie zabrakło pieniędzy. Ostatnio Rada Miejska zdecydowała, już kilka tygodni temu, zdecydowała o tym, że do budowy stadionu pieniądze zostaną dołożone. Wszyscy liczyli oczywiście na to, że następnego dnia po tej decyzji pojawią się tam zastępy robotników i te prace ruszą. No niestety, procedury. To jest finansowane z obligacji. Bank, nawet jeśli MOSIR wkłada
mówiąc na skróty, swoje pieniądze, tak, no bo pieniądze radomskich podatników, to i tak bank musi przeanalizować wzrost wartości tej inwestycji. Więc dzisiaj tam dokumenty są przygotowane do podpisania kolejnego aneksu, który pozwoli wreszcie ruszyć z tymi pracami pełną parą, ale najpierw swoją opinię musi wyrazić dział ryzyka w banku, który to finansuje jako całość. Więc czekamy na tą decyzję, jak ona tylko będzie, prace natychmiast ruszają. Jest zabezpieczony bufor bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pieniądze. Czy to będą wszystkie pieniądze? To oczywiście pozostaje kwestią otwartą, ale na pewno pozwoli doprowadzić ten stadion wreszcie do takiego stanu, żeby firma Betonox mogła realizować ten podstawowy kontrakt, do którego tak naprawdę została najęta. I to już będzie widać gołym okiem i mam nadzieję, że wreszcie kibice troszeczkę złapią takiego wewnętrznego spokoju, widząc, że stadion dla Radomiaka się rzeczywiście buduje. No bo dzisiaj wygląda to, no ja nie będę ukrywał, przecież to wygląda po prostu źle. Plac budowy stoi pusty. Tak naprawdę raz na jakiś czas prowadzone są prace, które owszem, przybliżają nas do celu, ale przybliżają nas w sposób daleko niezadowalający. Także padła liczba chyba nie więcej niż 5%. Procent jakby z całości wykonanych prac do tej pory. To znaczy, no to z tego podstawowego kontraktu, do którego został Betonox najęty, no bo wiadomo, tam jeśli chodzi o całość, no to jest to więcej, tak? No stoją te trybuny, jest wiele tam rzeczy już zrobionych, natomiast póki, ja to mówię tak, póki nie będzie widać konstrukcji dachu, póki te trybuny nie będą ułożone, to też trudno dziwić się emocjom kibiców, którzy chcieliby, żeby to szło do przodu. Natomiast liczę na to, że zaraz po podpisaniu tych dokumentów, które już są przygotowane, wykonawca wejdzie na plac budowy i wyciśnie z tych ostatnich jeszcze tegorocznych miesięcy, ile tylko będzie możliwe, żebyśmy zbliżali się naprawdę już do końca. Tak jak pan redaktor powiedział, koniec procesu budowy hali już widać. Chcielibyśmy wszyscy wreszcie zobaczyć to światełko w tunelu, jeśli chodzi o budowę stadionu. Jeszcze zapytam, czy te dwie trybuny, które w jakimś tam stopniu już są na tym placu budowy, to będzie wszystko? Czy ta trybuna od ulicy Jordana też jest gdzieś tam w planach do budowy? No dzisiaj mamy w kontrakcie te dwie trybuny, natomiast wykonawca rzeczywiście będzie wykonywał przynajmniej fundamenty pod tą trybuną od Jordana. To jest tak, z jednej strony kwestie środowiskowe, kwestie hałasu, które wymagają od nas, żeby tą przestrzeń od ulicy Jordana zamknąć. Można ją zamknąć oczywiście ekranem, tak jak chociażby w Niecieczy na stadionie, gdzie za bramkami stoją te ekrany. Można by zamknąć szkieletem kolejnej trybuny. Pytanie tak naprawdę o czas i o pieniądze. Dzisiaj skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej ruszyły prace, żeby ten kontrakt podstawowy zaczął być realizowany. Zobaczymy, co wtedy. Wcześniej czy później ten stadion powinien być domknięty czterema trybunami. Ale w jakichkolwiek terminach? Nie, tutaj absolutnie mówię. Tutaj skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej oddać do użytkowania te dwie trybuny, które są jakby w podstawowym kontrakcie. To da 8,5 tysiąca miejsc na stadionie Przystróga. Pozwoli Radomiakowi też na grę w lepszych warunkach. No i co nie bez znaczenia u siebie, tak, bo przecież wiele się mówi o tym, że to historyczne miejsce Radomiaka na Struga jest swego rodzaju talizmanem. Wszyscy chcieliby tam wrócić, wszyscy kibice Radomiaka oczywiście, więc z tym też trzeba się liczyć, no bo jednak piłka nożna to nie tylko biznes, to też pewna magia, sentymenty i kwestia przywiązania do miejsc, do ludzi, więc chcemy, żeby Radomiak jak najszybciej na Struga po prostu wrócił. A co wtedy dalej z dwoma pozostałymi trybunami, czy przynajmniej tą od Jordana, wtedy będziemy myśleć. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Co z Gołębnikiem?
No co z Gołębnikiem? Gołębnik miał być w renowacji. Wiem, że nie ma go już na placu budowy. Zatrzymałem się na tym etapie, że prezes Janduła zapewniał, że jest już oddany do renowacji. Mam nadzieję, że wróci w miejsce, które pozwoli go dobrze wykorzystać, tak? Bo nie jest sztuką odnowić go i... To swoisty symbol tego stadionu. Dokładnie. To jest symbol, który można naprawdę na wiele sposobów wykorzystać. Myślę, że tutaj też jak już będziemy zdecydowanie bliżej końca i oddania stadionu do użytku, to dobre konsultacje ze środowiskiem kibiców. Czy w jakiś sposób on się na pewno takie były zapisy. Nawet nie na samym stadionie, co w najbliższym otoczeniu, bo na stadionie miejsca na Gołębnik oczywiście nie ma. No, trudno sobie wyobrażać, żeby na nowoczesnym obiekcie pojawił się taki obiekt, dzisiaj zabytkowy. Tak? On musi być wkomponowany w otoczenie, w otoczenie stadionu, w otoczenie hali, znaleźć swoje miejsce i myślę, że tak się właśnie stanie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziś moim i Państwa gościem w magazynie sportowym był Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.